Okej. Na początek potrzebuję takiej wizytówki dźwiękowej, ponieważ to do radia, więc bardzo bym prosił, żebyś się przedstawiła. Hanna Komór, Always and Forever Hungry, Szczecińska Beza i Szczeciński Bazar Smakoszy i kręcę Szczeciński Vlog Smakoszy. Okej. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Cześć, witam was serdecznie już w 11 szczecińskim vlogu Smakoszy. Dzisiaj ze mną Bartek Czetowicz. Cześć, cześć, witam was wszystkich. Jesteśmy w Radiu Szczecin, jest ze mną Beza. Zapraszamy was na krótki spacer po Szczecinie, taki szczeciński, bezowy, słodki teledysk. A potem wracamy do Radia Szczecin i nam Bartek pokaże miejsce, w którym jesteśmy. Czyli redakcja Radia Szczecin i zobaczymy też studio S1 Radia Szczecin, studio koncertowe, więc będzie bardzo ciekawie. Będzie ciekawie, dobra, to zaczynamy. Szczecińska Beza. Beza zwiedza dzisiaj Szczecin, ponieważ 24 lutego w niedzielę od godziny 10 do 15 zapraszam was bardzo serdecznie na wydarzenie Olbrzymi Zapas Bezowy. Starczy bez do 15, obiecuję z ręką na sercu. No co, widzimy się Chmielewskiego 18 od 10 do 15 w najbliższą niedzielę w Marinie. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy w studiu ZE2 Radia Szczecin. To jest studio takie alternatywne, zastępcze. Jest to studio, które również służy do nagrywania audycji. I jeżeli studio główne, w którym będziemy za chwilę, na przykład nie moglibyśmy w nim nagrywać, no to wtedy możemy równie dobrze studio główne przenieść tutaj i prowadzić program dla naszych słuchaczy. Jesteśmy w rozdzielni i tutaj jest serce, czyli nagrań, czyli głosu, tak? Można tak powiedzieć po części. O, jeden wywiad ze mną prowadzi. Ten mikrofon nie działa. Można tak powiedzieć, że to jest serce, ale to jest chyba tak naprawdę jedno z serc radia. Tutaj trafiają dźwięki ze studia, w którym byliśmy przed chwilą również. Tutaj też osoba, która operuje tymi dźwiękami, dba o to, żeby ten dźwięk był jak najlepszej jakości. Teraz wejdziemy tutaj do dziupli. I tak. W dziupli będziemy... W dziupli są prowadzone rozmowy, wywiady bardzo często. Jeżeli chcemy nagrać z kimś rozmowę, to możemy wejść do dziupli. To jest takie małe studio zastępcze, w którym możemy nagrać rozmowę, tak? Dobra, to idziemy do dziupli. Tak, idziemy z Bezą do dziupli. Beza w dziupli. Beza w dziupli, no. Bartku, opowiedz mi, jak ci się pracuje w radiu? Bardzo dobrze. To jest praca dla ludzi o mocnych nerwach, ale wydaje mi się, że no, jest to miejsce, w którym chciałbym być, więc chciałem być i jestem, więc bardzo się cieszę. No i wy też dzisiaj jesteście z nami razem, więc... Tak, nam bardzo, bardzo miło. A ta dziupla, w której jesteśmy, to jest dziupla, w której oprócz nagrywania rozmów telefonicznych, bo to jest telefon stacjonarny w ogóle, nie wiem, czy zauważyłaś. To jest telefon stacjonarny, z którego możemy wydzwonić każdy numer telefonu i w rozdzielni właśnie odbierany jest ten sygnał tej rozmowy telefonicznej i nagrywamy od razu w takiej jakości, no, przynajmniej zbliżonej do tego ideału, żeby rozmowa trafiła na antenę. Tak jest często na przykład przy wypadkach, tak? Jeżeli jest wypadek w naszym województwie, ale jest daleko, a chcemy szybko nagrać rzecznika prasowego, który nam wyjaśni, o co chodzi, co się stało, no to wtedy mogę przyjść tutaj, wykręcić numer na tym telefonie stacjonarnym i osoba, która jest w rozdzielni, zapisuje ten dźwięk, tak? Zapisuje to nagranie, tę rozmowę i ja wtedy mogę użyć tego dźwięku w audycji. Jesteśmy w studiu głównym, właśnie trwa tam audycja, trzeba być względnie cicho. Czas reakcji. Czas reakcji, tak. Cały czas słucham czasu reakcji i pamiętam, że raz było, że drzewo się przewraca i co zrobić z tym drzewem. Tak, to jest taka audycja interwencyjna na antenie Radia Szczecin, więc pomagamy naszym słuchaczom. Tak, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, no, że jak się nie wie już gdzie zgłosić, to właśnie można do Radia Szczecin zadzwonić i oni pomagają. I tak, zazwyczaj. Ja czas reakcji lubię słuchać i to właśnie się dzieje tutaj. Najwyższa słuchalność. Tak? Najwyższa słuchalność? Tak, to jest audycja najwyższa. Wcale się nie dziwię. ...i opieki nad matką i dzieckiem w szpitalu w Zdrojach jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze, witam. Dzień dobry, witam. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym są nagrywane informacje.
Radio Szczecin News, dokładnie. Jesteśmy Radio Szczecin News. Tak, jesteśmy na planie Radio Szczecin News. To jest nasz taki serwis wideo, który codziennie o godzinie 17.30 ląduje na naszym radiowym Facebooku i na naszej stronie www.radioszczecin.pl. To tutaj właśnie ten program jest nagrywany, jest przygotowywany. Miejsce, w którym radio trochę się zamienia w telewizję. Tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. To jest taki moment transformacji radia w telewizję, tak. No ale to też jest warte uwagi, że żyjemy w XXI wieku. Tak. Wychodzimy z newsroomu. Tak, i idziemy, światła. Gasimy światła i idziemy dalej. Przyszliśmy teraz do sali, w której odbywają się koncerty Radia Szczecin i to jest sala, która się nazywa? To jest Studio S1 imienia Jana Szyrockiego. Studio S1. Tak, to jest studio, w którym wczoraj na przykład grała Kasia Kowalska w cyklu Blackout w Radiu Szczecin. Wcześniej Anita Lipnicka. Tutaj śpiewała. Tak, no następnych koncertów nie mogę powiedzieć tak oficjalnie. Czyli jeszcze nie zdradzamy, ale generalnie na tej scenie występują takie ogólnopolskie gwiazdy największe. Tak, tak. Grają tutaj tak kameralnie. Kameralnie, tak. Kameralne no. Koncerty. I każda osoba, która chciałaby na taki koncert przyjść, wystarczy, że kupi po prostu bilet gdzieś tam w Radiu Szczecin, tak? Tak. Generalnie, jeżeli zbliżają się wydarzenia u nas w tej serii Blackout w Radiu Szczecin, to my informujemy na stronie internetowej, na Facebooku o tym, na podejrzewam, że na tych bileteriach, Bilety FM, portalach. Wszystko też jest. Tak, tak. Na bilety FM ostatnio też bilety były do kupienia tutaj, bardzo szybko się rozeszły, więc jeżeli mielibyście ochotę na przyjść do nas na następny na koncert. Tak, z cyklu Blackout, to no, zapraszamy Was serdecznie. A to jest bardzo ciekawe, bo ja zawsze myślałam, że w radiu nagrywane są po prostu audycje, tam wiadomo, że jakieś wiadomości i tak dalej, ale że mają salę koncertową, nie wiedziałam tego, dlatego pokazujemy ją, idziemy sobie na dół, bierzemy bezę i schodzimy. O kurde. Proszę, bo tu się zaczyna robić misja, może to przekażę tak. Ci bezę. Tak. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Jesteśmy na scenie, na której wczoraj stała Kasia Kowalska. Także wczoraj Kasia Kowalska, wielka tutaj gwiazda. Tutaj stała, a my tutaj dzisiaj siedzimy. Tak, a dzisiaj tak. Beza, mniejsza gwiazda, FM. 92 i 94,4. Po no to, i żeby... www.radioszczecin.pl, tam też możecie słuchać. Chciałbym powiedzieć, możecie to włączyć jak najprędzej, żeby oglądać, znaczy nie oglądać, matko, słuchać. Słuchać o tym, jak będę Was zapraszała na szczeciński Bazar Smakoszy w najbliższą niedzielę, ale vlog się pojawi dopiero jutro albo w czwartek, także niestety, ale nagram. Dzisiaj usiądę przy radiu i będę słuchać. Ja już się ubrałam, ponieważ wychodzimy z Radia Szczecin, ale jeszcze tylko chciałam pokazać, jak jest ładnie na dworze i oczywiście Bartkowi. Oj. Dzień dobry. Miała Beza. Beza właśnie zostaje przekazana dla Radia Szczecin. Wyobrażam sobie. Ale jedzenie będzie tej bezy, niesamowite. Chociaż ten baterę dać do pisania. No i tak, właśnie wyszliśmy z Radia Szczecin i chciałam Ci, Bartku, tutaj w tych pięknych nadwornych, w tym pięknym dworze podziękować Ci bardzo za to, że mnie oprowadziłeś i pokazałeś zaplecze Radia Szczecin. Oczywiście to coś Wam już zostawiam, będziecie mogli sobie zjeść, jeszcze sobie trzymam Wasz mikrofon jako symbol tego, co dzisiaj robiliśmy w szczecińskim vlogu Smakoszy. I przy okazji do mikrofonu mogę Cię poprosić o to, żebyś powiedział, żeby subskrybować szczeciński vlog Smakoszy na YouTubie. Tak, subskrybujcie szczeciński vlog Smakoszy na YouTubie. I lajkujcie szczeciński Bazar Smakoszy oczywiście na Instagramie i Facebooku. Te lajki i te wszystkie subskrypcje są bardzo ważne. No i co, dziękuję Wam bardzo uprzejmie. Ja nazywam się Hania, jestem oczywiście always and forever hungry. I widzimy się w następnym vlogu Smakoszy, a my się żegnamy. Dzięki serdeczne. Pa, pa, hej. One hour later. Gibas, Radio Szczecin. Pozostajemy w tematyce kulinarnej. Beza z owocami, gościem Radia Szczecin. Razem z nią przyszła nas odwiedzić Hanna Komur ze szczecińskiego vloga Smakoszy. YouTuberka nagrywa vlogi o Szczecinie, przedstawia w nich ciekawych ludzi i miejsca w stolicy Pomorza Zachodniego. Dzisiaj odwiedziła naszą redakcję. Zarówno Komur, jak i Beza, czyli gwiazda programu, były zadowolone z wycieczki. Szczególnie, że razem z Bezą robimy taki cykl filmów, że Beza zwiedza. I Beza na przykład była w teatrze, Beza skakała ze spadochronu. I to wszystko można znaleźć na moim YouTubie Always and Forever Hungry. A teraz kręciliśmy odcinek do szczecińskiego vloga Smakoszy, który też prowadzę, ponieważ jestem wielką fanką Szczecina. Stwierdziłam, że taka Beza w Radiu Szczecin to będzie coś bardzo ciekawego. Na razie nam się tutaj bardzo podoba. Filmy na kanale vlogerki są zapowiedzią szczecińskiego Bazaru Smakoszy. Najbliższy już w tę niedzielę w godzinach od 10 do 18 w Off Marinie przy ulicy Chmielewskiego.